Komu kibicujesz? UFC? Nie. MMA? Mistrzostwa świata w wadze ciężkiej. Oglądasz boks? Oglądam wszystko. Nawet nie wiem, kto jest mistrzem. Gdybyś chciał się zakładać, daj znać. Pomogę. Jesteś bukmacherką? Mój ojciec jest. Jesteś nowy. Równie dobrze możesz handlować prochami. Tylko nie chcesz się przyznać. Ty tak na serio? Chcesz złapać szczura, zostawiasz pułapkę. Nie miał pan pozwolenia, wsparcia ani prawa, by się tam znaleźć. DeLuca zamierzał się ulotnić. Nie mogłem na to pozwolić. Czekamy 3 godziny. Widzieliśmy tylko kuriera. Cierpliwości. Wysłałeś głównego świadka do jaskini lwa. Zdobyłem informację. Musiałem zaryzykować. I zginął człowiek. Kto nie ufał mojej informatorce? Nie dość, że podstawi dodatkową furgonetkę, załatwiła nam to. Co widzicie za Loreą? Forse, jakieś 35 milionów. Nie masz pewności. Dużo tego. Co zrobisz ze swoją działką? Nie wydawaj pieniędzy, dopóki nie masz ich w kieszeni. Kupię sobie... Miałbym nic przeciwko przyznaniu nam kredytów na ten cel, ale reforma więziennictwa nie znalazła się na pierwszym miejscu w kampanii wyborczej. Do czego nas to prowadzi? Otworzymy więzienie stanowe w Rawlins. Chyba nie mówisz tego poważnie. Ethan Sharp zostanie jego dyrektorem. Sharp? Przecież to dinozaur. Jego metody to kula u nogi i karabin na wieżyczkach. Czy to był twój pomysł? Co jest tak cholernie ważne, że odwołałeś mnie z zadania w Meksyku? Odpowiadało mi to zadanie. Starflight 12 został zniszczony, zanim wystartował. Kiedy? Przed chwilą. O mój Boże, tamci ludzie. Poznajcie się. Senator Stockwell, Sabrina Kincaid. Senator, jak może wiesz, jest przewodniczącym Komitetu Obrony i osobiście przeforsował do końca cały program Starflight. A tak, doskonale znam senatora i jego program. Bardzo dużo o nim pisano. To, czego nie publikowaliśmy, jest tutaj. O czym tu gadać, Karlo? O książce, której nie piszę, o braku weny, nawet piwo jest mdłe. Popatrz, wszystko jest jałowe. To chwilowe niepokoje, życie jest długie, cudowne i dziwne. Mnie roznosi natchnienie, Sal. Mój mózg to kabina pogłosowa objawienia, słuchaj. Powietrze jest ciemne. Noc smutna. I nie ma mowy, żebyś przespał się z moją kobietą. Mój stary mówił, że zawsze znajdą się takie wszy jak ty. Wskoczyłeś nie na tego konia, kowboju. I jakbyś nie zauważył, jesteś sam. On nie jest kowbojem. Bardziej przypomina mięczaka. To jest pan Stanley Daniels z amerykańskiego konsulatu. Cześć, Billy. Miło cię poznać. Chcę ci powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby cię stąd wyciągnąć. Najprędzej, jak tylko można. Wierz nam. Dziękuję. A to jest Nikki Diesel, adwokat. Witaj, Bill. Wiem, że chcesz się stąd jak najszybciej wydostać, ale nie musisz się przejmować. Zaczynamy działać natychmiast. Mamy odpowiedni sąd i odpowiedniego sędziego. Załatwimy wszystko. Jak się czuje moja żona? Nie wiem, ale na pewno bywało lepiej. Podobno z ludźmi w śpiączce powinno się rozmawiać. Puszczać im ich ulubioną muzykę. Podobno ją słyszą. Ale ty pewnie jesteś zbyt zajęty sprawą Warfielda. Słucham? Zadzwoniła do ciebie? Anna Riley? Nic tego, nic owego. Dlaczego? Przyjeżdża służbowo do Nowego Jorku. Chce się z nami spotkać. Czym się zajmuje? Analizą synergii albo synergią analogii. Jest przebojową biznes, no wiesz, bizneswoman.
Tak, dzięki. Opowiedziałeś jej o nas? Omal nie padła z wrażenia. Śmiała się 10 minut, ale była zachwycona. Odnalazł go pan? Udało mi się ustalić, że Mason Pike i pani syn byli razem w warsztacie samochodowym w North Platte, Nebraska. Jest pan pewien? Tak. Czy pan wie, gdzie jest mój syn? Dowiemy się tego od Pike'a. A więc nie widział pan Briana. Pani Walker, Pike i Mason zabrali jego wóz. Posłużyli się także jego kartą kredytową. Mam pomysł. Co powiecie na wyjście do kina? Czemu? Co moglibyśmy tam sprzedać? Nic. Spędzilibyśmy tylko miło czas. Kino, zabawa. Niestety jestem dzisiaj zajęta. Wybacz, ja też. Mają dzisiaj wolne. Mogę cię o coś spytać? Pewnie. Biegnijcie. Dobra robota. Możesz mi mówić John Wayne. Zobacz. Daliśmy sobie radę. Chrisie. Opracowanie wersji polskiej, studio Best Film, Warszawa, ulica Twarda, 16A. Tekst polski czytał Andrzej Zieliński. Więc o to ci chodzi. Jak to się kończy? A skończy się? Jesteś mądry. Wiesz, że to się skończy śmiercią w więzieniu albo w psychiatryku. Dla ciebie się tak nie skończyło. Tkwię w swoim własnym więzieniu. Jak to? Masz ładną twarz. Proszę? Ładne rysy. Gdzie się pani śpieszy, pani Jason? A co za różnica? Ja tu zadaję pytania, dobrze? Dobrze. Jadę do campground. Ten cały sprzęt fotograficzny jest twój? Oczywiście, że nie. Właśnie dlatego wszędzie wożę go ze sobą. Słuchaj, nie zgrywaj. 100% pewności? Podoficer marynarki Robert Bill to ten drugi marynarz. Mówi, że pielęgniarka była warta grzechu, a pocałunek spontanicznym wyrazem prawdziwej miłości. Sam ci to powiedział? Tak. Nie często proszę o audiencję u kontrolera faktów. Muszę mieć pewność. 100% pewności. Świetnie. Ludzie chcą wierzyć w prawdziwą miłość, prawda? A propos, słyszałem, że jedziesz do Werony na przedślubny miesiąc miodowy. Pewnie jesteś wkurzony. Na co? Ciągle o tym myślę. To się nie kończy. Ja wszystko spaprałam. Nie umiem nawet mówić. Mówili, że wszystko będzie dobrze. Uwierzyłbyś? Kto tak mówi? Ostatnia limuzyna zajechała tu za Trumana. Stanął na tych samych schodach. Złoty wiek. Harry wygłosił wtedy wspaniałe przemówienie. Jedyny demokrata, na którego głosowaliśmy. Wie pan coś o kablach? Jak padają kable, to padają windy. Jeszcze godzina. Pokażę młodemu parę rzeczy. Pozamykaj wszystko. Niech się święci 4 lipca. Baw się dobrze. Widzimy się w niedzielę na grillu. Będę na pewno. Młody, mam jedną prośbę. Jak będą z tego dzieci, nie nazywaj ich po mnie. Na razie. To jajcarz. Co to? Detektory ruchu. Wykrywają najmniejsze poruszenie. Zakaz wstępu z tworzywami radioaktywnymi. Komora ładownicza prosi o 3 żółte kombinezony.
Jack, telefon na piątce. Harry, do ciebie 7-2. Twoja matka wszystkich odpychała. Doprowadzała babcię do szału. Nigdy jej nie było. Pojechała do Stanów, nikomu o tym nie mówiąc. Poznała twojego ojca. Wszyscy wiemy, co było dalej. A rozczarowała cię. Koń biegnie płucami, siłę czerpie z serca, ale wygrywa charakterem. Nie szybkość się liczy, ale cierpliwość. Biegniecie blisko siebie, nie możesz oddychać. Myślisz, że już po wszystkim. Ale każdy koń męczy się w innym momencie. Nagle widzisz przed sobą okno. Ceremonia pogrzebu brytyjskiego króla jest poza zasięgiem prawa rzymskiego. W tym kraju obowiązuje tylko jedno prawo, nasze. A wy je właśnie złamaliście. Mówisz do królowej, Katosie. Na czyj rozkaz tu przybyłeś? Odpowiadaj. Kto to był, Katosie? Oktawian? Tu urządzono publicznie druidzką ceremonię. Nakłaniano lud do powstania. Co na to powiecie, panie? Zakazaliście, panie... Po co ci te słuchawki, piracie? Gliny namierzą cię po hałasie. Nic mi nie zrobią. Głoszę pokój. Oni mają Babilon na ulicy. A propos wojny, wróciła szumowina z dołu. Chyba rozkręca interes. Ostatniej nocy znowu kogoś odstrzelił. Kogo? Chudzielca w okularach. Spara, szaman, farmaceuta. Co słychać? Przyprowadziłem czerwoną gwiazdę. Dokumenty. Już kiedyś tędy przechodziłem. Wiem, Harry Stark. Słyszeliśmy o tobie. Dokumenty. Stark? Ten komandos? Były komandos. Teraz jest tylko zbieraczem śmieci na peryferiach. Jeśli łapiesz, o co mi chodzi. Tak. Ty łap. Stać. Na przestrzeni niespełna 12 godzin 5 trupów niepowiązanych ze sobą. Pacjent wykrwawiony na śmierć, facet z problemem żołądka, tryptiserka. I to wszystko w 12 godzin. Chciałbym cię zapytać, czy to ja zwariowałem, czy to wszystko jest trochę dziwne? Jak chcesz, to możesz odejść. Nie, będę cię osłaniał. Dobrze. Osłaniaj. To mam cię osłaniać do... Ile czasu tutaj jesteś? Od czasu, kiedy mnie pchnęli. Ktoś cię pchnął? Tak, ktoś mnie pchnął. Kto? Co, nie wierzysz mi? Myślisz, że upadłem? Myślisz, że skoczyłem? Pieprz się. To nie była moja chwila. Nie miałem umierać. Nie powinienem tu być. Nie wytrzeszczaj tak oczu. Znasz ją? Którą? Tę z pasemkiem? Nie, tę drugą. To Karen. A nazwisko? Nie wiem. Jest tu od tygodnia. Dowiesz się, gdzie mieszka? Jasne. Za drobną opłatą mogę się dowiedzieć. Był niebezpiecznym człowiekiem, dlatego że kochał bliźnich. Jego miłość wiele zmienia. Odmieniła świat. Ci, o których nikt nie dbał, nierządnice, żebracy, biedacy, znaleźli kogoś, kto ich szanował i kochał, kto im uświadomił, że są wartościowi. Odzyskali godność i stawali się tak potężni, że sprawujący władzę zaczęli się bać i musieli Jezusa zabić. Jak mnie teraz? Pewien młodzieniec ze Sparty, nie, był nietypowym muzykiem. Wszystko wypierdział. Od Boże chroń króla do księżycowej sonaty.
Najchętniej zaczynał gawotem, potem pierdział handlowską kantatę, raptem buch tupą macha, pierdzi mszę bemol bacha, a w kontrapunkcie trawiatę. Wczoraj omal nie zginąłeś, więc powinnam być słodka jak miód, ale... Uznaliście, że to nie zainteresuje czytelników? Baliśmy się, że to była moja decyzja. Nie wierzę tej dziewczynie za grosz. Próbowała nam sprzedać rozbierane zdjęcia swojej nieżyjącej przyjaciółki. A my byśmy je wydrukowali. Kelnerka obciąża... Czemu ona to wie, a ty nie? Pochodzę stamtąd. Znam tego człowieka. Czy to znaczy, że ten facet sam produkuje swoje napoje? Zawsze tak było. Są smaczne i sprzedaje je tam, gdzie my nie dotarliśmy. Zbierz informacje na temat tego miejsca. Chcę wiedzieć, dlaczego nie sprzedaliśmy tam ani butelki. Anderson Valley jest jego. Wpadłem na Ronaldo, był mi winny 25 tysięcy, stare sprawy. To jedyny sposób, żebym wszedł w ten interes, Dave. Zgoda, wspaniale. Zadzwoń do Sasso, powiedz, że zobaczymy się wieczorem. Załatwione, mam do ciebie sprawę. Wyświadcz mi małą przysługę. Nic takiego, ale potrzebuję ochrony, kogoś dobrego. Ktoś ci grozi? Znam ich. Nic takiego, małe nieporozumienie. Wszędzie można spotkać ważniaka. Przynajmniej kilku takich udaje. Jesteś ważniakiem? Karateku? Słyszałem, że pokazałeś, co potrafisz. Że przez ciebie zginęło paru wspaniałych chłopców. Chcemy wiedzieć, po której jesteś stronie. W tej bazie interesuje nas współpraca całego zespołu. Chłopcy chwały byli tylko w Wietnamie, ponieważ przez takich jak ty, chłopcy... Dlatego właśnie nie chciałem zabijać tych tancerzy. Przestań zrzędzić. Przypomnij sobie, jaką mieliśmy radochę. Patrz na to optymistycznie. Przyszedł do nas, a nie na policję. A jak będzie nas cisnął o kasę, to go załatwimy. Dla nas to tylko frajda. I koniec pieśni. Nigdy nie dowodził pan w polu, prawda? Nie. Żadnego doświadczenia bojowego? Nie. Więc w imię jakiej tajemnej wiedzy tak zdecydowanie potępia pan nasz plan? Zamierzacie w ciągu 4 miesięcy stworzyć jednostkę składającą się w połowie z Kanadyjczyków, w połowie z Amerykanów i zrzucić w Norwegii w środku zimy. Macie maszyny do śniegu, ale jakich oficerów i żołnierzy zwerbujecie? Jak będziecie ich... Hera jest patronką Tracji. I każdy słyszał legendę o tym, że poprzysięgła zgładzić Herkulesa. Może udobruchasz ją walką o słuszną sprawę. Mamo? Ariusie? Jesteś Herkules? A tak. Jestem Arius, znam wszystkie twoje prace. Zabiłeś Geryona, oczyściłeś stajnię Augiasza w jedną noc. Nie męcz go. Lew, klacze, wystarczy. Wystawiam go na pierwszej. Nie sądzę. Już gra dla Detroit. Sprzedałeś Penię? Tak. I Menekina, Hildjusa, Tama. Oddałem wszystkich. Zwariowałeś. Tak. Świr. Chciałeś porozmawiać? Tak, siadaj. Przepraszam za tamten wieczór. Bubr? Czy to ty? Cześć, Tom. Schudłeś. Nie marzniesz teraz w zimę? Mi też miło cię widzieć. Prawie cię rozpoznałem. Zoperowałaś nos? Co tu robisz? Byłem na zakupach z moją... To jest Wendy, moja narzeczona. Jestem Jenna. Matt mówił mi, że go odwiedziła. Numer 7 z jajkiem sadzonym i sok grejpfrutowy. Dobrze. Poproszę sałatkę owocową. Macie może rumianek? Tak. Z miodem poproszę. A ja poproszę danie specjalne i kawę. I dodatkowy bekon.
Tato, nie powinieneś. Richard, nie zaczynaj. On się zabije. To jego życie. Dzięki, Cheryl. Sałata z warzywami. A dla ciebie? Przepraszam, przepraszam. Nie śpiesz się. Najwyższy czas, czekałem na ciebie. Wejdź. Jak na razie nikt cię tu jeszcze nie szukał. Zjedz coś, jeśli masz ochotę. Przyniosę trochę wina. Siadaj. Nikt nie chce ci zrobić krzywdy, Luca. Ty, draniu. Nic nie rozumiesz. Don Vito chce się tylko z tobą zobaczyć. To żadna sztuczka. Ty, pieprzony gnojko, oni zabili moją żonę i dziecko. Wystarczy. Przepraszam. Myślisz, że tym razem będziesz gotów gasić pożary? To nie dla ciebie, ale... Jeszcze się zobaczymy. Nie sądzę. Jeszcze nie zaczęłeś, a już się mylisz. Gadałem z Fitzgeraldem i zdecydował, że nie powinieneś służyć tak daleko ode mnie, więc od jutra należysz do najlepszego zastępu w mieście, do 17, a ja nim dowodzę. Elizabeth Barrett Browning. Popaj. Kiedy miała 10 lat, uczyła się wierszy Browning, a potem recytowała je przy stole. Właśnie. Nieźle się zapowiada. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Ale może być miło. Komu? Wszystkim, jeżeli sobie przypomni. Farge i Perrin, zabójcy Flandrina, podpisali zeznania. Nie być winnym nie znaczy być niewinnym. Przyznam niewiele tego. Zakłócanie porządku, jednakże najbardziej obciążają pana ucieczki. Generale, jak się spodziewałem, mamy tutaj wspaniałe warunki, wprost idealne. Mam nadzieję, że nie skończy się to fiaskiem tak jak wtedy. Jak długo musimy czekać? Generał czeka na zielone światło od prezydenta, my czekamy na zielone światło od generała, a ty czekasz na zielone światło ode mnie. Na razie pójdę do terminalu i dowiem się, czy można pogadać z niektórymi z zakładników. Czekajcie na pozycjach. Czekajcie na mój znak. Wzorowy marynarz. Mundur wyprasowany. Buty wypastowane. Brakuje tylko kataryniarza. Witaj w Bayonne. To syf na dupie. Służyłem kiedyś z panem. USS Hoist. Chyba cię pamiętam. Co dziś w karcie, kuchciku? Nie wiem, melduję się w szkole. Racja. Znów sprzeczka? Nie wróciłem do domu na noc. To niedobrze. Nie miałem wyboru. Kochanka groziła, że się zabije. Musiałem z nią zostać. Przecież jesteś żonaty. Włosi są stworzeni do miłości. Muszą się kochać. Jak Chińczycy pracować. Nie rozumiecie tego. Rozumiemy, ale panujemy nad sobą. Musimy wyjść. Mój wspólnik cię teraz przeszuka. Łapy przy sobie. Co chce znaleźć? Pieprzoną kontrabandę. Zdejmij buty. Znam twojego ojca. Wiesz, że umarł? To przykre. A w jaki sposób odszedł? Chcesz zobaczyć zdjęcia? Nie potrzebuję ich, chociaż jestem pewien, że oboje wyglądali pięknie. Mój klient oczekuje, że po zakończeniu zdjęć do serialu strony przeprowadzą się do Nowego Jorku, gdzie obecnie mają mieszkanie. O ile wiem, Charlie obiecał Nicole podczas małżeństwa, że będą spędzali więcej czasu w Los Angeles, ale ponieważ nalegał na pracę w Nowym Jorku, Nicole została tam dłużej niż się spodziewała. Pan Charter, miło mi. Nie jestem tym, za kogo mnie macie. Skoro tak, musimy cię zabić. Zabawny jest.
Tak jak mówili, jestem Murdock. Naprawdę. John, za chwilę masz samolot. Eva, pokażę ci pokój. Wtedy jeszcze nie przeczuwałam, że to, co zaczęło się w tym spokojnym mieście, zakończy się w Badlands w Montanie. Nie pasują, nawet nie przymierzyłeś. Jaki to rozmiar twój? Daj mi za nie dolara. Nowe kosztują dwie dychy. Może na ciebie będą pasowały. Jak leci? Cześć, jak się masz? Dobrze. Jak się czujesz? Kiedy sikam, pieczę. Może to rzeżączka? A kolor moczu? Żółty z czerwonymi plamkami. Z plamkami krwi? Mówię szefom, że chcę zbadać spisek w celu zatopienia Fidżi. Zostawcie Fidżi w spokoju. Ale poleciałbym tam na miesiąc czy dwa. Ona tu już chyba była kiedyś wieczorem. Może masz 15 minut dla zabicia czasu? Wiesz, co by było trzeba, żeby zaliczyć taką spryciarę? Musiałbyś wleźć na nią, na jej menadżerów, jej prawników, powierników, jej służącą, na jej kort tenisowy. Trenowałem to przez całe życie. Tak? Stawiam 50 dolców na to, że nawet nie zahaczysz jej przez ladę barową. Co ty powiesz? Co do pańskiego krawata, to przypomina mi jeden z tych testów kleksowych. To jest Rorschach. Właśnie. Widać jakby kobietę jadącą na oklep. Coś na kształt Lady Godiva. Oczywiście. A co pan widzi, panie Ipkiss? Nie wiem. Możemy wieczorami gdzieś wychodzić, kup sobie coś. Co? Nic zbytnio ekstrawaganckiego, popisowego, coś konserwatywnego, rozumiesz? Innymi słowy, coś nudnego, eleganckiego. Jakieś pytania? Mogę do ciebie mówić Eddie? Raczej nie, jeśli chcesz, bym ci odpowiedział. Zostałabym za 2000. Byłem gotów zapłacić 4. Spotkamy się wieczorem. Tak będę cię traktować, że nie będziesz chciał się mnie pozbyć. Załatwiłem nam kupę szmalu. $200,000. Duży i mały Enos czekają z gotówką na zewnątrz. Musisz być tylko trzeźwy przez 3 minuty. Dasz radę? $200,000. Tylko wytrzymaj. Chcesz mój portret? Chłopaki! Dobrze zna policyjne procedury. Zmienia głos. Pewnie jest notowany i już to robił. Dorzuca ten komentarz o świcie. Gra na czas. Po co? Myśli. Nie spodziewał się nas. Nie spodziewał się ciebie. Sądził, że jesteś zawieszony. I że będziecie mnie szukać cały dzień. Utknął. Prawie ma to, czego chciał. Wchodzimy. On jest z Irlandii. Pojadę do szpitala. Obiecałem Majrze, że będę z nią, kiedy przyjdą wyniki. I żadnych glin. Żadnych glin. Kim jest Majra? To jego żona. Wycinali jej właśnie raka. I ty uważasz, że to ty masz problem? Zawieźmy go do szpitala i wezwijmy straż dla zwierząt, żeby zajęli się tymi biedactwami. Nie powinieneś był przeżyć Kambodży. Teraz uwolnij moją córkę, albo Evelyn zginie. Wy mnie chyba nie rozumiecie. Dupki, życie czy śmierć nic dla mnie nie znaczą. Jestem chodzącym nieboszczykiem. Powinienem był zejść w 68. Paul wie. Nie tak, Paul? No to już, zrób to. Donna zginie z nią. Próbujemy żyć jak normalna rodzina. Oczywiście wszyscy nie dosypiamy. Steven ma zaległości w pracy, ale jest cudowny. Wspaniały. Jak długo trwa takie badanie?
Pani Freeling, Diane. Nie jest łatwo ustalić, czy chodzi o nawiedzanie. To znaczy, równie dobrze może to być wtargnięcie ducha. Daj jej kawałek. Nie, to tylko dla nas. Wiesz, jak trudno dostać dobrą rybę na sushi? Gdy przedstawię nową okoliczność, będą musieli wznowić proces. Dobrze, że go złapali, bo pewnie zaprosiłabyś go tu na kolację. Młody, podaj 5 piw. Już się robi. Brandon. Michael Copeland, myślałem, że zniknąłeś. Musiałem się zająć sprawami rodzinnymi. Szukał mnie pan? Pan jest kierownikiem? Tak. Mogę w czymś pomóc? Oczywiście, nie przyszedłem tu bez powodu. Zbieramy opłaty za ochronę. Za ochronę? Ktoś już je odebrał. Oni to oni, a ja to co innego, cóż. Nie pozwolą ci na to. Przestań pieprzyć, Edward. W Ameryce liczy się wolność słowa, ale my nie jesteśmy w Ameryce. Tkwimy w środku tego show. Jezus, skażenie środowiska, porozumienie stron. Boże, to brzmi jak kontrola urodzin. O, to mi się podoba. Schubert Camry przyjmuje dzieci na Kapitolu. Dzieciom się to spodoba. Nie pozwolą ci na to. Edward, nie wygłupiaj się. Przecież działam zgodnie z prawem. Pakujesz mnie w kłopoty. Wiesz co, Eddie, czasami ty sam specjalnie pchasz się w kłopoty. Na tym polega życie. Boże, to jest... Tak, naprawdę ładnie. Świeże powietrze. Gotowy? Nie. Cześć. Wędrówka z mamuśkami. Tam będzie pełno turystów. Daleko jest to coś? Jesteśmy jakoś w połowie drogi. Chodźmy tędy, też dojdziemy. Wszystkie ścieżki tam prowadzą. Będziemy chodzić w kółko? Taka nowa metoda? Oni wszyscy... Obawiam się, że będę musiał zadać pani kilka pytań. Czego się pan obawia? Słucham? Powiedział pan, że obawia się pan zadawać pytania. Tak. To po prostu uprzejme przeprosiny za niedogodność, nie przyznanie się do strachu. Więc nie obawia się pan zadawać pytań. Lubi pan zadawać pytania? Moim zadaniem jest pytać, a pani udzielać odpowiedzi na nie. Nadciąga śnieżyca, więc Eskimos wsiada na psi zaprzęg i jedzie do domu po lodzie. Przestań. Przepraszam. Mamo, dorośnij wreszcie. Pilnuj swego nosa. Eskimos rozpala ognisko, ale z drzewa spada śnieg i gasi je. Cześć, malutki, idź się bawić. I co się jeszcze dzieje? Eskimos umiera, ale jego pies hipnotyzuje go i zawozi do iglo. Żona na... Dobry wieczór. Chciałbym... Chwileczkę, proszę. Słucham. Chciałbym zobaczyć się z ambasadorem. Ja także, a pracuję tu już 6 lat. Jest w tej chwili w Londynie. Czy jest tu ktoś, z kim mogę porozmawiać? Może pan porozmawiać ze mną. Co mogę dla pana zrobić? Załatwić mi pokój w hotelu na dzisiejszy wieczór. Musi pan iść do konsulatu. Oni mi załatwią ten pokój? Nie sądzę, trwa olimpiada. Lista chętnych jest... Dużo masz spraw na głowie? Potąd. No to będziesz miał potąd. Co się urodziło? Słyszałeś o tej historii na Karaibach? Co nieco. Potrzebujesz szczegółowego raportu. Na kiedy? Na jutro. Jasne. Tylko dyskretnie. Nie rozumiem. Zrozumiesz. Gdybyś wcisnął hamulec sekundę wcześniej, doszłoby do tego. Prowadź swoją maszynę do pisania, a samochód zostaw mnie. To komputer, ty główku. Przepraszam. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Zrób tylko jedno. Dziabnij mnie w ucho. Na szczęście. To nie jest najlepsze miejsce. Chodzi o 20 milionów. Nikt nie jest lojalny, gdy chodzi o takie pieniądze. Dziadek nie był gangsterem.
Był. Był podłym sukinsynem. Dajcie spokój, był w mafii. Nie był. Był. Nie był, przykro mi, Bunch. Był odźwiernym w hotelu Rose. Isola Paradiso. Baseny z filtrowaną wodą, hipoalergiczne plaże, mikroklimat i promienie słoneczne bez UV. Wirtualne wyprawy na ryby. Klasa, co? Znajomy wyrwał tam jakąś raszplę. Nie moje klimaty. Ja wolę coś prawdziwego, jak kolej transsyberyjska, Orient Express. Pracownicy zastąpieni przez automaty mogą już dziś O wiele lepiej. Tak powinny wyglądać wakacje. Dla ciebie piwko bedalskie, a dla mnie normalne, bo jestem normalny. To jest życie. Nie mamy się tu upijać. Tylko sobie grzecznie pozwiedzać i czekać na telefon z instrukcjami. Według mnie powinniśmy poczekać jeszcze dzień, dwa. I jeśli nie da znaku, zadzwonić do niego i powiedzieć: dzięki za wakacje w Brugi, Harry, te zabytki... Tommy, mówiłam, że jesteś w pracy. Zamknij się. Co robisz na mojej posesji? Wykonuję obowiązki za jej pozwolenia. Myślisz, że pozwalam tej niuni decydować za mnie? Gdzie się podrapałeś? Bezpańska kotka. Zabiłem ją. Po co przyjechaliście? Rutynowa kontrola. Sprawdzamy wszystkie stawy. Dla niej to 35 lat. Koniec z chłodnymi zimami. Będziesz ganiać króliki po pustyni. W Arizonie nie ma królików. Są węże i skorpiony. Stól, pysk. Próbuję przeprosić małą za swoją nieobecność. Pojedziemy do Arizony. Będę jeździł ciężarówką i już nigdy cię nie zostawię. Jedną ręką będę prowadził, a drugą cię głaskał. Postawimy łóżeczko koło fotela. Tylko cudem nie miałem nieprzyjemności. A pan jest dziennikarzem od finansów? Korespondentem zagranicznym. Gdzie pan ostatnio był? W Leopoldville i w Brazzaville. Straszne miejsce, w którym nasz gospodarz ma rozległe interesy. Uważam, że moim zdaniem Belgowie radzili sobie tam sami. Byłem tam w 59, 60 i 62. Więc powinien pan wiedzieć, że rebelia jest głupią reakcją. To przykre, że nie znajdujemy wzorców u tych, na których głosujemy. Nawet nie chodzi o wzorce, tylko o ludzi, którzy są świadomi skutków swoich działań. Bądź za nie płacą. Niektórzy politycy powinni trafić do więzienia. Rządzący nie muszą być nieomylni, ale chociaż odpowiedzialni. A przynajmniej... Sąd przedłuża nakaz uczęszczania na terapię radzenia sobie z gniewem o kolejny miesiąc. Wizyty pozostają nadzorowane. Przez kolejny miesiąc? Tak, panie Hope. Jest pan wolny. Za wczesna pora. Za nic się nie zgodzę. Chociaż pomyślmy. Zastanowimy się, zobaczymy, jak będziemy się czuć. Zrobimy listę za i przeciw. Przysięgaliśmy sobie, że nigdy tego nie zrobimy. To ty przysięgałaś, a ja... Siedziałem cicho, bo nie chciałem cię zmuszać do czegoś, z czym musiałabyś żyć do śmierci. Skoro tak ci to przeszkadzało, to czemu nic nie zrobiłeś? Nie powiedziałeś nawet słowa. To cichy protest. O kurde, spokojnie. Mam coś na nosie? Na luzie. Ale wykład, co? Dziwny, pojebany. Nie powinna was pytać. Jestem w samorządzie. Jeśli chcecie coś zrobić... To rozmowa przy stole. Tato, zawsze kłócicie się o fasolkę i karmienie Nemo. Zawsze?
I jeszcze o drinki. Ty mówisz, że umiesz robić drinki, a mama, że nie umiesz. Bo nie umie. Nie zaczynajmy. Jak to? Mieszam sok gruszkowy z Coca-Colą. To świetny drink. Obrzydliwy. Co robisz wśród literatów? Pracuję dla Gitlina and Sterna. Znałem ich, zanim zabili się w pojedynku. To tylko legenda. Wcale nie. Siedzieli na koniach i ruszyli na siebie. Uzbrojeni w tomy nędzników, zatłukli się na śmierć. Słyszałam o braciach Karamazów. To niemożliwe. Gitlin and Stern byli frankofilami. Nigdy nie użyliby do pojedynku rosyjskiej powieści. Sady, znacie się? Nie. Pan jest tym malarzem, prawda? Zgadza się. Szykowny strój, panie Munk. Gdzie kupuje pan ubrania? Byłem w Paryżu. To ciekawe, więc się nie znacie. Nigdy się nie spotkaliśmy. Odniosłem inne wrażenie. Zechciałby pan do nas dołączyć? Czy zechciałby pan do nas dołączyć? Będzie mi miło. Tak? Pani Tavlov? Edward Munk. Zakrywaj usta. Miasto. Co mamy o wypadku w metrze? Trzy kawałki. Lista rannych, bohaterskie czyny, typowe informacje o katastrofie. Jakieś obrazki? Eddie zrobił niezłe zdjęcia. Zwłaszcza odciętej ręki. Znaleźli maszynistę w barze. Był pijany. Przeszedł po ciałach, żeby się napić? A co ty robisz, jak już przejdziesz po ciałach? Nie zwracaj na nich uwagi. Człowieku, to jest zachowanie psychotyczne. To, co nazywamy zachowaniem psychotycznym, tutaj jest normalnym stanem. Jestem Gene Wright. Czy nie zechciałbyś zabrać Billy'ego na lot orientacyjny? Oczywiście. Jeśli jemu to pasuje, pasuje ci tak. Oddaj mu pałkę. To miejsce nazywa się Longchang. Tutaj jest lotnisko, a na mapie nie widać żadnego miasta. Przepraszam, to Arthur Case. Jestem w Radzie Nadzorczej. Może wejść? Oczywiście. Witam, detektyw Fraser. Chce nam pan powiedzieć coś ważnego? Nie. Ale chciałbym pomóc. Złożyli jakieś żądania? Chcą dostać samolot. Rozumiem. Mam go sprowadzić? Ja wyrosłem w ruinach, ginąc prawie z głodu. Potem zostałem złapany razem z Jackiem Case. Jackiem Case to myśliwy, morderca z patrolu budowy fabryki zautomatyzowanej. Fabryki, maszyn. Większość z nas spędzono do obozu systematycznej zagłady. Zobacz, to wypalili mi laserem. Dokąd idziesz? Złożyć oświadczenie. A chłopcy mogliby mi pomóc, gdyby pozwolili mi wystąpić w wiadomościach o 8. Pomyślałem, że wpadnę i zapytam, jak leci. Może w tej małej włoskiej knajpce, pamiętasz ją? Miałam długi dzień. Może kiedy indziej. Mówiłam moim ludziom, co twoja firma robi na Księżycu. Bardzo chcieliby podzielić się pomysłami i posłuchać opowieści. Opowiedzą mi o waszej elektrowni słonecznej? Co jest? Popatrz na mój wóz, jak furgonetka z rzeźni. Następnym razem jedziesz pociągiem. Przepraszam, zapłacę za to. Na pewno. Chciałeś popełnić samobójstwo? Baker, Baker, zgłoś się. Zgon na Maverick Road 2732. Kobieta, przypuszczalnie samobójstwo. Jesteśmy po służbie. Ray. Reżyser powiedział, że dobrze gram, ale nie czuję kotów. Ja na to, że je kocham. Spójrzcie, kto przyszedł. Cześć, przepraszam.
Byłam w restauracji, ale już wyszliście. Wstawiona. Straciłam poczucie czasu. Masz szczęście, że jesteśmy mili. Kto inny miałby cię gdzieś. Pamiętasz to? Odbierasz telefon? Nie. Prawnik z Bostonu chce kupić swoją działkę nad wodą. Po co? Jak to po co? To jedna z najlepszych działek w mieście. Załatwię ci super cenę. Super? Mówisz jak miastowa. Jesteś biznesmenem. Chcesz zarobić? Nie tak bardzo jak ty. Wiesz, ile ci zapłaci? Nie martw się wtorkiem, dopasujemy kalendarz. Dzięki. Postaramy się nie wywrócić ci życia. Na to już chyba za późno. Można przywyknąć do bycia na świeczniku, do chaosu i tłumu ludzi? Jednego dnia to ignorujesz, innego czujesz się jak panda w zoo. Lepiej, żebyś o tym wiedział. Jasne. Dokąd lecisz? Do Londynu, na spotkanie. Dużo wypił? Tak. Kto widział, jak wchodzi do wody? Byliśmy w kuchni. My dwaj byliśmy ostatni w basenie. Kiedy z niego wyszliście? Chwilę wcześniej. Taką na upieczenie ciastek. Ktoś palił marihuanę? Tak, ale mam receptę. Nieważne, ustalamy, co się stało. W porządku, odstawcie go powoli i delikatnie. Na parking policyjny, następnym razem czytaj znaki. Ale pani nic nie rozumie, przyszedłem tutaj, żeby zabrać swoją żonę i samolot przylatuje za pół godziny. Dobra, dobra, już słyszałem takie historyjki. Zapłacisz 40 dolców, to oddam ci samochód. Nie wypisuj tego, to jest samochód mojej teściowej. Ona już i tak jest na mnie wściekła, bo nie mam jej na kolacji. Posłuchaj, jestem gliniarzem z Los Angeles. Może trochę solidarności zawodowej, co? Byłem raz w LA, bardzo mi się nie podobało. Ja to potrafię zrozumieć. Chyba nie muszę ci mówić, w jakich jesteś opałach. Jesteś mądrą dziewczyną. Sama się możesz domyślić. Ten, jak mu tam, nadal śpiewa sopranem. To mi się podobało. Potem sobie znalazłaś Irlandczyka. Kochasz go, prawda? Dwie nuty i masz przebój. Powiem krótko, rewelacja. Absolwent. Ta muzyka została napisana specjalnie do tego filmu. Nie można się nigdzie ruszyć. Misja to arcydzieło. Muzyka z innego wymiaru. Obiecaj, że wypożyczysz i posłuchasz. Przeciążenie sięgnie 11G. Pamiętam. Kojot wystrzelił się z procy siedząc na rakiecie. Zrobimy to samo. Bo Kojot kiepsko na tym wyszedł. Mamy znacznie lepsze rakiety niż Kojot. Kiedy wykonacie manewr ze strusia pędzi wiatra, będziecie się poruszać z prędkością 30 tysięcy kilometrów. No a teraz gadać. Kto obstawiał przeciw mnie? No to już, bando tchórzliwego gówna. Powiedzcie, i tak się dowiem. Dokąd mnie zabieracie? No, chcę mówić z waszym szefem. No. Jest o czym, naprawdę. Tyle walk, to musi być bardzo ekscytujące. Nie musi pani tego oglądać, żeby mi uwierzyć. Frank, niech pan weźmie mnie ze sobą. Chciałbym to opisać. To dla mnie bardzo ważne. Obowiązuje zasada żadnej prasy. Założę się, że coś pan wymyśli. Wątpię w to. Czy nigdy nie łamie pan zasad? Jak mam to rozumieć? Kto to są Helner i Rollis? Para starych przyjaciół. Dlaczego? Muszę... To się stało? Przyszedł kapitan Alcoa. Cholera. Słyszał nas. Wpuść go. Nie zrobię tego. Nie zrobię. Czego?
Nie wciskaj mi kitu. Wszyscy mamy kiepski dzień. Nick Starkey nie jest policjantem. Jego akta mówią co innego. Nie należy do wydziału. Ja o tym zadecyduję. To pieprzony bitnik. Ma mentalność bitnika. Może... Kiedy ostatni raz się ścigałeś? Minęło trochę czasu. Straciłem prawo jazdy. Mogłabym ci pomóc. Odzyskałbym prawo? Miałam na myśli coś innego. Znasz wyścig śmierci i kierowcę zwanego Frankenstein? Wypadki tak zdeformowały jego twarz, że musi nosić maskę. A co tam jest? Ołtarz. Zabrali gandawski ołtarz? Jadę z Garfieldem. Nie, Garfield i Jean-Claude macie się dostać jak najbliżej Aquisgranu. Wyruszymy o świcie. Weźcie ze sobą Sama z Newark, a ja ruszę do mojej ukochanej brugi. Jest tam pewna Madonna, którą odwiedzałem za młodych lat. Jesteśmy na siebie skazani, kolego. $100? Cholera. Myślałem o 1000. Ryzykuję swojego asa za 200, a ty dajesz 100. No nie wiem. Dorzucę $900, a ty postawisz samochód i przyczepę. Będzie kwita. Dla ciebie wojna się skończyła. Put those clothes on. Ubierz się. Why? Dlaczego? We're going for a ride. Jedziemy na przejażdżkę. Where? Dokąd? Find $200,000. Znaleźć $200,000. I know the name of the cemetery. Wiem, jak nazywa się cmentarz, a ty znasz nazwisko na grobie. Co to jest? Bilety na wieczorny balet. Nie lubi pan baletu? No, jakieś lubię. To jest właśnie to. Jakiś balet. Może pan sprzedać te bilety przed wejściem. Czyżby miał być to ekwiwalent pańskiej części opłaty za kurs? A jak pan myślał? Cześć i czołem. Poznajcie moją ukochaną Kay. Brian, Hollis. Stantona znasz. Jedyny facet, który mnie rozumie. Oto i on. Mike Acosta. Mike, poznaj Kay. Dwoje najbliższych mi ludzi. Ukradł mi zegarek, żeby do ciebie pojechać. Naprawdę? Nie, żartuję. Wcale nie. Co to za chleb? Courtney upiekła wczoraj 6 bochenków. Zapamiętała przepis babci. Także przebiegła 20 kilometrów. Zaczynamy. Michael Evergreen jest na lekach od 10 godzin i nie jest lepiej z jego epilepsją. Teraz ma jeszcze wysypkę. Leki powinny zadziałać. Podajemy karbamazepinę. Możliwe, że wchodzi w negatywne interakcje. Wydawał się jakiś nieswój. Myślałam, że może się pokłóciliście. Nie. Może był smutny przez tę dziewczynę. Czasami nie układa się między ludźmi i to nie jest niczyja wina. To bardzo dojrzałe słowa. No nie wiem. Skoro tak mówisz. Według tych map byłem bliżej wybrzeża. Ty to zawiązałeś? Pamięć wraca? Nie. Tak jest ze wszystkim. Po prostu to zrobiłem. Umiem czytać, pisać, liczyć, zrobić kawę, tasować karty. Pamięć wróci. Nie wraca w tym rzecz. Jestem tu od 2 tygodni i nic. Nawet nie wiem, czego szukać. Krąży plotka, że zimny z ciebie drań. Twoje gówno słodziej pachnie, co? A ty jak sądzisz? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem.
Podobno potrafisz załatwić wszystko. Czasem uda mi się coś nakręcić. Załatwisz mi młotek geologiczny? Co? Młotek. Co to i do czego ci to? Nie wszystko ci jedno? Znasz doktora Helmsleya? Niedawno z nim rozmawiałam. Powiedział, że organizacja to ściema. Dlaczego? Wyglądasz jak matka, kiedy się złościsz. Mówiłem ci? Kiedy tylko się złoszczę. Zabito człowieka. Usiądź, kochanie. Zdaje się, że pan mnie nie zrozumiał. Jestem z Ministerstwa Zdrowia. Już byłem szczepiony. Czego chcesz, Grace? Porucznik Piggott polecił mi pana. Powiedział, że pan pomaga ludziom. Piggott to kłamca i żartowniś. Jestem kierowcą, moja damo. Właśnie szukam kierowcy. Jadę po leki. To sprawa życia i śmierci. Muszę się jak najprędzej dostać do Razy. Nie wiem, od czego zacząć. Mieszkam w Londynie. Nie mogłem cię znaleźć nigdzie w Nowym Jorku. Więc to nie przypadek? Przeglądałem magazyn i natknąłem się na twoje nazwisko. Dowiedziałem się w twoim biurze, że będziesz w tym pociągu. Czego chcesz? Wyjaśnić, co się stało. Trochę za późno. To ważne dla nas obojga, zwłaszcza dla mnie. Naprawdę? Byłeś tam? Byłem. Mi mama nie pozwoliła. Uważała, że jest tam za mało toalet. Miała rację. Mam płytę Hendrixa. To się liczy? Zawsze się liczy. Był wielki. Janis, Joe Cocker. Ale najlepszą grupą była mało znana wsiowa Willie i otarcia od siodła. Żartujesz. Antywojenna. Zimą mam pracę w lesie. Macie zasłonięte okna. Wszystko w porządku? Jasne. W domu jest chłodniej. Mogę wpaść w tym tygodniu? Trzeba sprawdzić wasz piec. Jesteśmy zajęci. Dam znać. Chodzi o ubezpieczenie. Odezwę się później. Dręczy cię coś innego. Biedna mała Nani. Myślisz, że nikt cię nie rozumie. Uwierz mi, gdy w twoim wieku czułam się w Lindenhofie, czułam się tak samo. Tak dalej być nie może. Wyrzuciłam piątą kandydatkę. Pięć zrezygnowało. Zostały już tylko dwie. Dlaczego na nasze ogłoszenie zgłosiło się tak mało? Dobrze, rozumiem, że lekarze zakazali ci się ze mną widywać zaraz po przebudzeniu. Ale co ty o tym myślisz? Muszę jakoś sobie z tym poradzić. Sam. Ale co teraz zrobimy? Nie chcę znów cię stracić. Ja też ciebie potrzebuję, dlatego przyszedłem. Bałem się więc, że to wszystko stracę, kiedy prawda wyjdzie na jaw. Co zabawne, podobało mi się, jak ludzie mi ufali, jak mi się zwierzali. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Najgorzej było, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i Tolliver rzucił we mnie petardą. Od tamtej pory chciałem ci powiedzieć. Powiedzieć mi... Nie. Wiesz, że w każdej chwili gotowe jesteśmy ci pozować? Wiem. Ale możemy tu przychodzić i bawić się z tobą w tę zabawę? No wiesz, w tę, w którą się bawimy po zamknięciu sklepu. Uwielbiam, kiedy przebierasz się za faraona, a my stoimy przed tobą w łańcuchach i... Ten towar otrzymamy za jakieś 2 tygodnie. Słuchajcie, wkrótce znów razem popracujemy i zawsze pozostaniecie moimi ulubienicami. Dziękuję. Nic już nie powstrzyma misji. Lecę.
Zamordowano człowieka. Ja tego nie zrobiłem. Nie oskarżam cię, ale w Gattace zaroi się od agentów. Nie wierzę, by szybko poznali prawdę. A jeśli nawet coś znajdą, będę poza ich jurysdykcją. Człowiek zwany Darem zostaje uznany winnym spiskowania z rebeliantami przeciw świętej mocy Lorda Arklona. Oskarżony posiada również tajemną zdolność panowania nad zwierzętami. Dlatego wyrok brzmi śmierć. Oskarżony posiada również tajemną zdolność panowania nad zwierzętami. Dlatego wyrok brzmi śmierć. Czemu siedzisz na ziemi? Jestem z ciebie dumny. Bardzo dumny. Urodziłaś troje cudownych dzieci. Dwoje cudownych dzieci. A dzieci to cud. Dziękuję. Proszę. Wszystko w porządku? Tak. Kto tak wyje? Pani koledzy muszą to doceniać. Znam taki cytat z Biblii. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak to leci? Tak, same bzdury. Fortuna sprzyja odważnym. Na przykład ci w Afryce powinniśmy... Zniszczyłeś tort, mój garnitur i prywatkę. Daj spokój, trzeba było ich rozruszać. Bo daj spokój, JJ i tak wychodził. Razem ze swoim kuplem. Proszę wyrzucić tego człowieka, albo straci pan kredyt Middletonów i nie będzie się pan ze mnie naigrywał. Proszę się nie fatygować, panie Gerardi, sam odchodzę. Chodź, JJ. Już idę, spróbuję tylko tortu. To japoński kapitał i projekt. To oczywiste, Salamandra. To legendarna, mała, wytrzymała bestia, która walczy o sprawiedliwość i przetrzymuje nawet ogień. To takie poetyckie, nieprawdaż? Było to doczepione do broszury szantażysty, prawdopodobnie wysłane przez zabójcę. Zostawmy jednak poezję mojemu imiennikowi. W każdym razie nie będzie to trudne do wytropienia, a cel mógł być przykrywką dla handlu bronią. Nie wiem, ale znam kogoś, kto wie. Myślałem, że... Zabrali tylko moje taśmy. Taśmy? Efekty dźwiękowe na kasetach. To moje hobby. Czasem sprzedaję je księgarniom muzycznym. Zawiadomiłaś policję? Nie, przed chwilą wróciłam. Czy to ci sami, którzy zabili Lindę? Chyba tak. Wciąż czegoś szukają. Taśmy. Linda miała dużo nagrań. Nazywasz się jakoś Gliną? Mów mi Kate, pogadajmy na osobności. Jesteś kawaler, bez stałego miejsca zamieszkania, żadnych krewnych, skazany za rabunek z bronią w ręku. 3 lata więzienia, zostało ci 5 roku. Piszesz moją biografię? Potrzebuję twojej pomocy. To Henry Wong, mój dawny kumpel. Kiedyś wyglądał lepiej. Właśnie. Chyba będą małe kłopoty z pogodą. Pojedyncze deszcze, nawet nóżek nie zamoczymy. Czyli normalka. To znaczy, że może w końcu dasz mi polatać tym samolotem w drodze powrotnej. Trzymam cię za słowo, kapitanie. Jak leci? Dzień dobry. Gotowa do podróży? Tak. Miło cię znowu zobaczyć, koleg. A mnie miło widzieć pana. Pogoda ma być nie najlepsza. Nadal tu są na pokładzie 65 pasażerów do Detroit. Tam zabieramy jeszcze 130. To dobrze. Co się dzieje? Zdej mi nogi ze stołu. Co się z wami dzieje? Żałoba narodowa? To nasz ostatni weekend razem. Styl trzeba mieć do końca. Samochodem po plaży, kokaina, piwo. Ale nie, starszy brat musiał wszystko spieprzyć.
Zostaw tę perkusję. Myślałem, że mogę tylko dotknąć. Jeśli chociaż kuchniesz na nią, ogłaszam strajk. Czy nie jest pan zbyt arbitralny? No proszę, znowu te typowe burżuazyjne slogany. Ja nie wtykam paluchów do pańskich słuchawek. Ale ważniak, słucham? Jest bardzo wrażliwy na punkcie swoich bębnów. Grają ważną rolę w jego legendzie. Co jest? Znowu się nadąsał. Już ja mu pokażę. By docenić smak jedzenia, posłużymy się pałeczkami. Co to jest? Marynowane muszczki cielęce. Jeśli wolno, sugerowałbym, by młody książę nauczył się jeść barbarzyńskie potrawy. W Japonii nawet psów nie karmimy czymś takim. Nie jesteśmy w Japonii, panie, ale na moim statku. To zły moment. Moja siostra rozwiodła się z mężem. Mieszka u mnie z dzieciakami. Nie ma pracy. Zostaw jej pieniądze. Nie w tym rzecz. Sama źle sobie radzi. Nic z tego. Nie? Wyrazy współczucia, Angier. Który węzeł zawiązałeś? Sam sobie zadaję to pytanie. No i? Przykro mi, ale nie wiem. Nie wiesz? Przykro mi. Nie wiesz? I pozwolą mi zobaczyć akta? Oczywiście, ustawa o dostępie do informacji. Każda zamknięta sprawa. Dziękuję, nie ma za co. Przepraszam, niechcący usłyszałem pani rozmowę, ale dotarcie do archiwum kolejką i autobusami zajmie pani kilka godzin. Jeśli pani chce szybko ściągnąć tutaj te dokumenty... Nie, dziękuję. Wezmę taksówkę. Ale skąd? Zaoszczędzę pani wysiłku. Inspektor Alberts. Lynn Matthews. Jeff. Co pan czyta? Pył. Johna Fante. Nikt go nie zna. Czytał go pan? Znałem go. Znał pan Johna Fante? Poznałem go w Los Angeles. To musiał być rok 1958. Wszyscy powinni go znać. Czemu tak nie jest? Przez życie. Nazywają to posiadaniem z zamiarem rozprowadzania. Łapią 44-letnią czarną kobietę z niecałymi dwiema uncjami i według nich to zamiar. Jakby złapali gwiazdę filmową, nazwaliby to posiadaniem. To i tak dużo. Miała przy sobie jakieś 50 tysięcy w gotówce. Zanim porozmawiamy o stewardesie, skończmy z Beaumontem. Chyba ktoś już to zrobił. Jak to? Nie słyszę. I miłej zabawy. Gratulacje. Dziękuję. Świetna przemowa. Znakomita, Dominik. Jesteście nam tu potrzebni. Panno Fields, panie Bond, mój przyjaciel Carlos. Miło pana poznać. Panie Bond, Mattis dużo mi o panu mówił. Moi ludzie są do pańskiej dyspozycji. To może się przydać. Niektórzy w tym kraju wydają pół pensji na czystą wodę. Moja metoda jest prosta i sprowadza się do trzech zasad. Pierwsza. Nigdy nie daj się zaskoczyć. Oczekuj nieoczekiwanego. Druga. Wszystko załatwiaj na zewnątrz, nigdy w barze, jeśli to nie jest absolutnie niezbędne. I trzecia. Bądź uprzejmy. Ale jak? Jeżeli ktoś da ci w dziób, bądź uprzejmy, poproś go, by wyszedł. Jeżeli sam nie chce wyjść, wyprowadź go i bądź uprzejmy. Ryzykujemy więcej niż posadę. Jak nas złapią, pójdziemy. Cholerna prawda. Ciebie to nie spotka, Dean. Tak to załatwię, że się wszystkiego wyprzesz. Dlaczego mam wam nie pomóc? Nasz syn już dorósł, wyjechał na studia. Córki Harego wyszły za mąż. Brutal jest kawalerem, a ty masz dwoje dzieci i trzecie w drodze.
Jestem stolarzem. Mam w tej chwili pracę. Potrzebuję jedynie pomocy do moich synów. Korzystniej byłoby ich oddać do domu dziecka. Nie. Mówiłem już, oni mają dom. Mam tutaj zdjęcia, robiliśmy... Słuchajcie, spójrzmy na mapę i przygotujmy plan podróży. Samolot przewiezie nas z Chicago do Londynu. To jest Madryt, tato. Masz rację. To musi być jakaś średniowieczna mapa. Tato, podjęłam decyzję. Nie mogę zostawić Jacka. Poza tym europejskie jedzenie jest tuczące, a ja lubię, jak jest szczupła. Clark, jedźmy sami. Dzieci wyraźnie nie chcą jechać. Racja. Pańskie przyjaźnie mnie nie dotyczą. Zadowalają mnie kontakty na poziomie handlowym. Profesjonalizm i prywatność wykluczają się wzajemnie. Przyszedłem tu w interesach, nie na pogawędkę. Chce pan głosić filozofię? Proszę napisać kolejną książkę. Nie lubi mnie pan, prawda? Nie muszę. Jest pan klientem i nieźle pan płaci. Sullivan. O'Sullivan. Zwykła literówka. Nie zgadzam się. Kto za to odpowiadał? Na potrzeby tej rozmowy powiem, że to moja wina. Byłem odpowiedzialny za twoje bezpieczeństwo. Nawaliłem. Przepraszam, kochanie. Miało wyglądać na śmierć naturalną. Potrafię to zrobić. Wiem. Potrafię upozorować wypadek. Potrafię być delikatna. Wiem. Duke, jeśli chcesz... Pewnie spodziewałyście się Umberto. To on miał do was przyjść. On nie zna angielskiego, ale zachorował, więc ja go zastępuję. To świetny kolor. Cieszę się, że podoba się pani mój tyłek i jeśli wam to pasuje, to wrócę jutro rano i wezmę się do roboty.